Jako nowy YouTuber pewnie nieraz słyszałeś o czymś takim jak sub for sub, sub za sub i pomyślałeś, to niezły pomysł, aby rozwinąć swój kanał i zdobyć więcej subskrybentów. Dlatego w dzisiejszym filmie opowiem Wam o tym, jak działa sub za sub i dlaczego stosowanie tego typu praktyki nie jest najlepszym pomysłem, jeśli chcecie rozwinąć swój kanał na YouTubie. Sub za sub to technika stosowana głównie przez małych twórców, którzy chcą w szybkim tempie zdobyć większą liczbę subskrybentów. W tym celu spamują komentarzami sub za sub pod filmami dużych YouTuberów, dołączają do różnych grup na Facebooku, na Instagramie, a także do różnego rodzaju podów, na przykład na Telegramie. Ale na czym właściwie polega ta technika sub za sub? A więc najogólniej polega ona na tym, że Wy subskrybujecie kogoś kanał, a ta osoba w zamian subskrybuje Wasz, czyli subskrypcja za subskrypcję. I choć teoretycznie brzmi to dobrze, bo przecież budujecie liczbę subskrybentów, to w praktyce nie dość, że nie pomoże Wam to rozwinąć Waszego kanału, to jeszcze może grozić banem od YouTube'a. Niestety, problem polega na tym, że zdobyci w ten sposób subskrybenci nie są zainteresowani Waszymi treściami. Nie będą oglądać Waszych filmów, nie będą zostawiać komentarzy, nie będą zostawiać lajków, żadnego rodzaju zaangażowania. Zasubskrybowali Wasz kanał tylko po to, aby również uzyskać subskrypcję. Co za tym idzie? Algorytm YouTube'a, widząc, że na przykład ze 100, 500, 1000 subskrybentów Wasze filmy ogląda tylko 10, oznacza to tylko tyle, że Wasze filmy są na tyle słabe, że nawet Wasi subskrybenci nie chcą ich oglądać, w związku z czym nie ma po co pokazywać ich innym użytkownikom. Na jednej z konferencji dotyczącej YouTube'a byli przedstawiciele właśnie YouTube'a i wspomnieli o tym, jak działa algorytm. A więc nasz film najpierw trafia do pewnej grupy ludzi, na przykład 100 użytkowników. Jeśli te osoby dobrze odbiorą nasz film, będzie pod tym filmem fajne zaangażowanie, zostawią łapkę w górę, obejrzą duży fragment filmu, może gdzieś udostępnią, to ten film zostaje później udostępniony 7-krotności tych widzów. Czyli jak najpierw na przykład nasz film został pokazany 100 widzom, to później zostanie pokazany 700 widzom. Jeśli jednak Wasz film już na samym początku ma bardzo słabe zaangażowanie, ponieważ Wasi subskrybenci sub za sub nie są zainteresowani Waszymi treściami, nie oglądali Waszych filmów, w związku z czym YouTube nie będzie pokazywał Waszego filmu już dalej i tym samym tracicie najlepszą możliwą formę reklamy, jaką jest rekomendacja YouTube'a. YouTube najlepiej wie, kto jest zainteresowany Waszymi filmami i komu właśnie je pokazywać. YouTube jest nastawione na widza, w związku z czym chce widzowi pokazać jak najlepsze treści. Jeśli Wasze treści są odpowiednie właśnie dla konkretnego widza, to będzie je rekomendował sam z siebie, ponieważ chce, żeby widzowie byli zadowoleni. Tak więc jak widzicie, ta technika sub za sub kompletnie nie działa, a dodatkowo może skutkować banem od YouTube'a. W opisie znajdziecie link do regulaminu YouTube'a, który wspomina o czymś takim jak Fake Engagement Policy. I tam między innymi jest opisana właśnie ta technika sub za sub i jest ona banowana przez YouTube'a. Więc jeśli będziecie ją stosować, jeśli YouTube wyłapie, że stosujecie tego typu technikę, to może albo właśnie zrobić Wam bana, albo może nawet usunąć kompletnie Wasze konto na YouTubie. Tak więc zdecydowanie nie używajcie tej techniki, a jeśli już to robicie, to przestańcie teraz, dosłownie teraz. Zamiast stosować tego typu złe praktyki, skupcie więcej uwagi na tworzeniu treści. Nagrywajcie więcej filmów, shortów, budujcie zaangażowanie pod Waszymi filmami, odpisujcie zawsze na komentarze i tym sposobem rozwijajcie swój kanał. A obiecuję Wam, że Wasza liczba subskrybentów z czasem będzie rosnąć. YouTube to inwestycja, głównie czasu. Nie musicie mieć pieniędzy, możecie nagrywać smartfonem, ale musicie poświęcić czas, żeby stworzyć te treści, dodać filmy, żeby je przygotować. Im więcej tych treści będzie na YouTubie, tym większa szansa, że traficie na odpowiednich widzów, którzy będą zainteresowani Waszym kanałem i którzy zostawią subskrypcję. Tak więc jak najbardziej skupiajcie się na tym, żeby tworzyć fajne, wartościowe treści, a nie stosować jakieś dodgy techniki typu sub za sub. Kochani, jeśli interesuje Was temat rozwoju na YouTubie, to polecam pozostałe filmy na tym kanale, w którym poruszam właśnie tematy związane z początkami na YouTubie. A jeśli ten film Wam się podobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, żeby być zawsze na bieżąco z nowymi filmami. A na dziś to tyle, cześć i do zobaczenia następnym razem.